only pleasure on the way. Like a treasure, life is leading me to. Hej kochani, zapraszam was na nowy film. Jak widzicie, mam na sobie kwiaty. I jak widzicie po tytule, dziś będziemy rozmawiać o wiosennym niezbędniku. I bardzo lubię takie tematy, ponieważ są to takie filmy zbiorcze, trochę z inspiracjami. Jest trochę kosmetyków, jest trochę ubrań, jest trochę trendów, jest trochę takich różnych moich zajawek, także dziś wam o tym opowiem. No i właśnie wiosna, z czym mi się kojarzy wiosna? Robi się pięknie, robi się ciepło, dni są dłuższe, mogę w końcu nagrywać też w ciągu dnia. I zawsze z utęsknieniem czekam na wiosnę, chyba wszyscy czekamy. Dodatkowo wszystko robi się zielone. No i od razu chcę się ubierać inaczej, od razu mamy inne samopoczucie i tak dalej. I tak jak mówiłam, pogadamy o różnych rzeczach w dzisiejszym filmie i mam nadzieję, że inne youtuberki też nagrają taki film. Można to potraktować troszeczkę jako taki tak, czyli wiosenny niezbędnik, wszystko co wam przyjdzie na myśl, jeżeli chodzi o wiosnę. Dobra, zacznijmy od tego, co mam na głowie. To są kwiatki i to nie jest tak, że ja tak codziennie chodzę w takich kwiatkach. Dziś akurat założyłam do filmu, ale z pewnością na jakieś koncerty, wiosenne imprezy i tak dalej. Jak najbardziej, ja się nie wstydzę wyjść w kwiatkach i często możecie mnie z różnymi kwiatkami zobaczyć. Ja w ogóle kocham kwiaty i uważam, że kwiaty to jest symbol wiosny, chyba wiadomo. I te kwiaty, które mam na sobie, są akurat z H&M-u i ostatnio, jak widzieliście na łobuzach, zrobiłam takie drobne zakupy. Tu mam kolejne kwiaty i tu jeszcze takie do przypinania, także to jest totalnie wiosenne, uwielbiam. I to są, chyba to są jedyne kwiatki sztuczne, które tutaj mam w domu, bo tak do wazonu to szczerze mówiąc wolę żywe. I chciałam wam tutaj pokazać, akurat sobie przed chwilą kupiłam i trochę też to mnie zainspirowało do nakręcenia tego filmu. Prawdziwe tulipany. Wiem, że nie wszyscy kochają prawdziwe kwiaty, ale słuchajcie, ja kocham tulipany. Mój mąż jest z Holandii, w sensie mieszkał przez połowę swojego życia w Holandii i no tak mi się z nim kojarzą te tulipany. I pamiętajcie, żeby zawsze kupować zamknięte, one się pięknie w domu rozwiną, natomiast właśnie Darka uczyłam, nigdy nie kupuj otwartych, bo to znaczy, że już trochę stały. I wy mi ostatnio pisałyście, jak sobie poradzić z tulipanami, żeby długo nam stały. I powiedziałyście mi bardzo fajną radę, żeby do tulipanów nalewać mało wody, ale żeby ciągle ją zmieniać i żeby ciągle podcinać tutaj te nóżki. Także taka rada i faktycznie to działa, bo ja kiedyś nalewałam tak strasznie dużo wody do tych tulipanów i rzeczywiście nie stały długo. Także kwiaty mam tutaj 25, no niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, jak się rozwiną. Uwielbiam prawdziwe kwiaty. No dobrze, lecimy po kolei. Najpierw będą kosmetyki, a później przejdziemy sobie do ubrań i do różnych innych trendów. Zacznę od Clinique. Jak wiecie, ostatnio testuję różne kosmetyki Clinique, ale mam też swoich ulubieńców, których używam od dawna. Jednym z moich ulubieńców jest maska na noc Moisture Surge. Jak widzicie, mam tu nowe opakowanie, które właśnie mi przyszło, bo to już jest moje kolejne opakowanie, bo już nie jedną taką maskę wykorzystałam i tak naprawdę to jest maska, którą kończę w zawrotnym tempie, ponieważ używam jej bardzo często. To jest maska mocno nawilżająca, którą sobie zostawiamy na noc, nakładamy tak jak krem. Krem możemy zostawić taką grubszą warstwę i nie musimy tego ścierać. Rano budzicie się z taką skórą, z tak piękną, nawilżoną skórą. Dodatkowo ta maska nie uczula, nie podrażnia, jest bardzo delikatna. No jest jak najlepszy krem nawilżający, tylko o wiele, wiele bogatsza. Także wam polecam, opakowanie jest bardzo duże. No i maska jest w 100% bez zapachu, testowana alergologicznie i no jest cudowna. Uwielbiam po prostu. Jeżeli chodzi o tę linię, to pokażę wam jeszcze kilka ciekawych kosmetyków i opowiem wam jedną bardzo ważną informację. Krem Extended Thirst Relief, to jest żel krem, taka fajna konsystencja, bardzo, bardzo leciutki. Bardzo go lubię używać. I teraz po zimie warto tę cerę nawilżać i przygotowywać do lata. Ona może być po zimie przesuszona, także pamiętajcie, żeby dobrze złuszczać skórę, a następnie właśnie ją nawilżać. I ten krem tak mocno nawilża, jest genialny. Zatrzymuje nawilżenie przez cały dzień i można go spokojnie używać pod makijaż, także uwielbiam ten krem tak samo jak tę maskę. I tutaj takie mam dwie jeszcze nowości, które wam pokażę. Mam mgiełkę właśnie z tej serii Moisture Surge i to jest taka po prostu mgiełka do twarzy, nawilżająca. Ona ma natychmiast koić, nawilżać skórę. Aktywna woda aloesowa powoduje, że skóra staje się wygładzona i delikatna. Doskonała do odświeżenia skóry twarzy w ciągu dnia. I przeznaczona do każdego typu skóry, szczególnie do odwodnionej. Wystarczy zamknąć oczy, spryskać twarz i może być stosowana na makijaż. I właśnie sobie teraz jej użyję. Wow. Uwielbiam takie kosmetyki, bo można używać w ciągu dnia i to jest naprawdę fajne, żeby odświeżyć makijaż w ciągu dnia, żeby poczuć się lepiej. Ja już po całym dniu czuję, że ten makijaż jest taki, wiecie, że tak siedzi na tej mojej skórze i chcę go zmyć, a na przykład nie mogę, bo jeszcze jestem na mieście. Także warto się odświeżyć w ciągu dnia. I jeszcze taka nowość z tej serii, którą będę teraz testować, to jest krem CC, nawilżający i poprawiający koloryt skóry. SPF 30, więc super na zewnątrz, ponieważ pamiętajcie, że zawsze musimy chronić się przed słońcem, nawet jak pogoda jest za chmurką, to słońce tam jest. Nie zawsze chce nam się nakładać filtra na twarz, takiego tradycyjnego, także pamiętajcie o tym, żeby wasze kosmetyki zawierały filtr.
będę testować i nie mogę się już doczekać, bo uwielbiam tę serię, tak jak mówiłam. A co do tej ciekawostki, o której Wam wspomniałam, to cała linia Moisture Search jest teraz w nowej, odświeżonej cenie i musicie sprawdzić tą cenę, także koniecznie zajrzyjcie na stronę. Na stronie Clinique też bez problemu możecie zamawiać, bo często zadajecie mi takie pytania, gdzie kupić te kosmetyki, także i w drogeriach, i właśnie na ich stronie, albo w sklepach Clinique, które też bardzo lubię. Także odsyłam Was i koniecznie sprawdźcie. Teraz przejdźmy do makijażu. I co tutaj zmienić w makijażu na wiosnę, co ja lubię zmieniać? Powiem Wam szczerze, że ja makijaż często robię taki sam, złotawe, nudziakowe cienie, tak jak mam na przykład dziś, makijaż twarzy podobnie. Natomiast to, co lubię zmienić na wiosnę w makijażu i jeżeli chodzi o usta, i jeżeli chodzi o paznokcie, to na pewno kolory. Kiedy robi się cieplej, to już mam ochotę eksperymentować z kolorem i spróbować czegoś nowego. I tak jak Wam w ostatnim filmie, chyba w jakiejś pogadance, tak, miałam w pogadance koralowy kolor na ustach i to był mój pierwszy raz z takim pomarańczowo-koralowym kolorem. I faktycznie, powiem Wam szczerze, to przez tą wiosnę zachciało mi się eksperymentować. To mam tutaj też drugi kolor, który mi się bardzo podoba. Z tej serii matowej Clinique, tu jest akurat Matte Plum, czyli matowa śliwka, kolor 51. I pokazywałam go też Wam, nie pamiętam już przy której okazji, kolor śliczny. Może mi się teraz uda nałożyć. Mam nadzieję, że dobrze go teraz widzicie. Uwielbiam ten kolor i to jest mój ulubiony kolor z całej tej serii. Także te dwa kolory, tamten ostatni taki pomarańczowo-koralowy i ten to jest taki trochę inny styl. Ja zwykle noszę inne kolory, ale ten faktycznie jest bardzo wiosenny i zobaczcie, jak od razu ożywia buzię. Także uwielbiam ten kolor i ostatnio mnie na Instagramie pytaliście, co to dokładnie jest, a to właśnie był ten odcień. Także zdecydowanie inny kolor na ustach, a także na paznokciach. Jak tylko robi się ciepło, to ja zmieniam paznokcie na bardziej pastelowe, na niebieskie, delikatnie różowe. Neony tak naprawdę zostawiam sobie na lato, natomiast jak jest wiosna, to właśnie wchodzę bardziej w pastel. Także Wam też polecam poszaleć troszkę z tymi kolorami, no właśnie, żeby coś zmienić, odświeżyć w tym naszym codziennym makijażu. Jeśli chodzi o włosy, no to wiosna przede wszystkim kojarzy nam się z falami, z lokami. No i ja bym najchętniej nosiła codziennie takie fale robione na lokówkę, natomiast wiadomo, że to niszczy włosy. Także polecam Wam spróbować papilotów. Ja sobie ostatnio kupiłam takie bardzo cieniutkie papiloty i będę ich próbować. I ja bardzo lubię ogólnie kręcić włosy na papiloty. Mam nadzieję, że Wasz partner się nie przestraszy, czy nie wiem, wasi rodzice, jeżeli mieszkacie z rodzicami, nakręcacie sobie na wieczór delikatnie wilgotne włosy lub włosy, które wcześniej potraktowałyście pianką, nakręcacie i rano rozwijacie. Jeżeli ten skręt jest za mocny, no to go rozczesujemy szczotką, przeczesujemy palcami, tak jakby ściągamy w dół. Natomiast włosy kręcone możemy też fajnie poupinać, zrobić jakiś taki messy bun. Fryzur jest tak naprawdę bardzo dużo, możemy też wpiąć kwiaty, także kombinujcie i niekoniecznie musicie używać lokówki. Stare, dobre papiloty, które są niedrogie. Wiem, że moja mama w młodości też używała właśnie papilotów. Kiedyś wszystkie kobiety używały właśnie papilotów. Nie każdy miał lokówkę. Także no, dobre, stare papiloty. Także też możecie spróbować zmienić włosy na wiosnę. Jeśli chodzi o wystrój domu, no to nie zawsze mamy na to wpływ, żeby robić zaraz jakiś remont, odmalowywać ściany, no ale jeżeli macie taką możliwość, to oczywiście jak najbardziej wiosenne porządki, organizacja nowa, czy kosmetyków, czy biżuterii, czy waszych ciuchów, czy biurka. Oczywiście można kombinować, jeżeli tylko planujecie robić taki remont lub właśnie duże porządki. Natomiast zawsze warto wprowadzić jakieś dodatki. Ja tutaj mam dla przykładu też w pięknych pastelowych kolorach takie świeczniki. I dorwałam je ostatnio chyba w którymś ze sklepów wnętrzarskich. Nie wiem, czy to było Chibo, czy jakiś... Tak, Home by Chibo. I to jest wykonane z jakiejś ceramiki, czy z jakiegoś cementu, coś takiego. Po prostu na podgrzewacze i ślicznie wygląda, taki zestaw kolorystyczny, mi się bardzo podoba. No i znowu są tutaj te nasze pastele, które wyglądają dobrze nie tylko na nas, ale też dobrze właśnie we wnętrzu. Także jeżeli możecie, odmalujcie sobie ścianę, odświeżcie coś w Waszym pokoju, czy właśnie powieście lampeczki, tak jak ja mam z tyłu, postawcie kwiaty. No zawsze możecie też, albo zawsze możecie też postawić jakieś nowe dodatki, poduszki i tak dalej. Jeżeli chodzi o buty, strój, dodatki, no to chyba każda z nas lubi mieć nowe buty na wiosnę i ja w tym roku postawiłam na trampki na koturnie. Też Wam już na vlogu je pokazywałam, a to dlatego, że jak wiecie, jestem po zabiegu na stopę, nie mogę sobie pozwolić na chodzenie na obcasach. Oczywiście bym bardzo chciała sandałki czy obcasy, ale stawiam na razie na trampki na niskiej koturnie. Jest to fajne rozwiązanie, no bo troszeczkę jesteśmy podwyższone, mamy kilka centymetrów więcej, nogi są wydłużone, ładnie wyeksponowane, a nadal jest nam wygodnie, bo są to trampki, także to taka moja propozycja i fajne przejście z właśnie tej zimnej pory, z zimy w wiosnę, właśnie w takich tramposzach. No i oprócz nowych butów oczywiście nowa torebka, tę torebkę też Wam pokazywałam w holu, to jest torebka, którą sobie przywiozłam z Paryża i polecam Wam kupić sobie nową torebkę na wiosnę i żeby to była torebka mniejsza i żeby to była torebka jaśniejsza, albo beżowa, albo biała.
biała albo właśnie pastelowa. Zobaczycie, że od razu Wam się zmieni podejście, jak będziecie wychodzić rano z taką torebką, a nie z wielką, czarną czy ciemnobrązową, z takim worem ciężkim. Zmieńcie torebkę, odchudźcie ją trochę, odświeżcie i zobaczycie, że zaraz Wam się zmieni podejście. Taka torebka jest idealna na spacery, także bardzo, bardzo polecam właśnie odchudzić sobie i zmniejszyć torebeczkę. Jeśli chodzi o ciuchy, to nie jestem wielką fanką ciuchów w kwiaty, tak jakby wiosna wskazywała, że kwiaty. Ja jestem wielką fanką jeansu i uważam, że jak właśnie przychodzi wiosna, czas wyciągnąć nasze jeansowe ciuchy. I mam dziś na sobie jeansową sukienkę, mam też tu jeansową koszulę dla przykładu. Ta koszula jest akurat z Pull & Bear, jest to koszula ze starej kolekcji, mam ją już kilka lat i pokazywałam Wam wiele razy. Ja osobiście lubię bardzo ciemny jeans, lepiej się czuję w takim ciemniejszym, takim prawdziwym denimowym kolorze niż w jakimś bardzo jasnym lub w czarnym. No ale wiadomo, co kto lubi. Także polecam Wam i kurtki jeansowe, i spódniczki jeansowe. Teraz wszystko wraca do mody, jeans w ogóle wraca do mody. I to nie tylko w formie spodni, ale właśnie spódnice, kurtki, jakieś katanki, kamizelki, różne koszule, nawet bluzki, które wyglądają, jakby były zrobione z jeansu. Także polecam Wam szukanie w swojej szafie, w szafie swojej mamy, starszej siostry, właśnie jeansu, bo to nie wychodzi z mody, to zawsze wraca. No i właśnie teraz na wiosnę moim zdaniem wraca. To tyle, jeśli chodzi o kwestie takie, powiedzmy, urodowe, jeżeli chodzi o nasz wygląd. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć jeszcze, co możecie robić ze swoimi znajomymi. Ja ostatnio spotykam się ze swoimi znajomymi na różne domówki. Nie lubimy jakoś chodzić do klubów i na imprezy. Ostatnio bardziej siedzimy w domu i gramy w gry. I właśnie chciałabym Wam polecić grę. Gra nazywa się Ego i polecałam już wielu moim koleżankom i kolegom. I to naprawdę jest fajna gra, która pokazuje, jak duże ego my mamy i różni grający razem z nami. Jest tutaj niesamowicie dużo śmiechu, kłótni, płaczu, no wszelkie emocje. Nie trzeba mieć do tej gry żadnych umiejętności, wystarczy kilku graczy i tutaj już mamy gotowe pytania, także polecam Wam grę właśnie na wieczory ze znajomymi. No i oczywiście standardowo takie gry jak karty, jak Monopoly, jak Scrabble, no to co kto lubi, ja uwielbiam gry. Jeżeli macie swoje ulubione gry, to koniecznie mi napiszcie na dole. Kochani, to już wszystkie moje inspiracje wiosenne, mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie mi koniecznie, co Wy zmieniacie na wiosnę. No i zapraszam inne youtuberki, żeby nagrały ten film, taki a la tak, ze swoimi inspiracjami wiosennymi. To już tyle, do zobaczenia niedługo, pa pa! You got me.